Dzień dobry wszystkim. Sporo w temacie owocówki ostatnio, więc to też chcę iść sprawdzić sobie, jak to wygląda. W sumie pułapki założone 6 dni temu świeże. Świeży feromon i świeży podkład. Gdzieniegdzie te loty są dosyć wysokie, gdzieniegdzie słabe. W sumie w zeszłym roku o tej porze wykonywałem, mniej więcej o tej porze wykonywałem zabieg na to drugie pokolenie owocówki. No to zobaczymy, co się dzieje na pułapkach. A na pułapce, jak widzicie, przez 6 dni mam tego towaru 24 sztuki. To jest wynik 6-dniowy. W sumie sprawdzałem tak orientacyjnie tylko, więc to nie jest jednorazowy odłów z jednego dnia. A goldenik, jak goldenik, powoli rośnie. Nie wszędzie to wygląda tak grubo. Są drzewa, gdzie jest bardziej drobniejszy. Tu na starym, widzicie, stary na 26 sobie bardzo dobrze radzi. On jest dużo rzadszy, ale też sporo tego towaru jest pochowane w liściach. Jeszcze tutaj wam pokażę na młodszym, jak wygląda, jak to się kształtuje. Więc goldenik na razie wygląda w ten sposób. I mówię, no nie wszędzie jest to tak grube. Są drzewa, gdzie jest drobniej. Ogólnie, no nie pykły wierzchołki. Jak może zauważycie, na wierzchołkach jednak jest dużo więcej. Standardowo, jak to się mówi, wierzchołki się ciężko przerzedza w goldenie, więc nie jestem tutaj wyjątkiem. Ordzawień jako ordzawień nie zauważyłem na goldenie. Mam parcha, gdzieś się zdarzy, to już widzieliście. Uszkodzeń od szkodników też nie ma na razie, więc pasowałoby zachować ten stan rzeczy. Dlatego też chcę monitorować te pułapki. A pogoda na następne dni, na następny tydzień zapowiada się dość mocno deszczowa, więc no, trafienie z tym terminem, z opryskiem będzie bardzo ciężkie. No ale jak mówię, trzeba monitorować. No i w razie czego trzeba będzie robić powtórki, jeśli ten pierwszy zabieg trafi na jakieś niedobre warunki. I lecimy dalej. Troszkę pokosiłem, to się aż inaczej chodzi po tym sadzie. I zobaczcie, tak by ten prynsik tu wyglądał. Na górnych kwaterach nieprzerzedzany. Tak to wygląda. I do góry. Także tragedii nie ma. Towar wisi. Oby tylko do zbiorów dowisiał. Jeśli byście pytali, co było dawane na kolor, jeśli można tak to nazwać, na kolor był dawany solfan tu dwa razy. Bardziej na wypalenie parcha, ale z tego, że ma dużą zawartość fosforu i potasu, to działa też na wykolorowanie, na troszkę przybranie masy owoców, więc to taki efekt uboczny wypalania parcha. Dodatkowo ostatnio chyba, tak, ostatnio, w zeszłym tygodniu, pomiędzy zabiegami wapniem poszedł zabieg Rosasolem bodajże. Rosasol K. Więc tutaj bardziej na masę. I praktycznie od następnego tygodnia w nawozy z wyższą zawartością fosforu, żeby jednak troszkę tutaj tego koloru podłapać. No ale tak jak mówię, bez żadnych cudownych środków, tylko i wyłącznie nawozówką.
A owocówka na górnych kwaterach, jak już jesteśmy na górze, owocówki jest dosyć mało z tego co widzę. 18 sztuk w ciągu 6 dni, tak, 6 dni od zawieszenia świeżych podkładów i świeżego feromonu, więc na razie jeszcze tutaj zabiegów nie będę robił, na razie nie ma tego piku żadnego, lotów, nie ma progu zagrożenia, więc oszczędnie. Gdzie mniej jabłek, baciory wiszą. Gdzie więcej jabłka, tych batów takich nie ma. To już wam pokazywałem, nawet na dolnych kwaterach, gdzie to jest bardzo widoczne, bo tam jest dużo mniej tego owocu. No ale no co tu chcieć od takiego jabłka? Gdzieś trochę zniekształcone. Poza tym jest dobrze. Oby tylko dotrzymać to do zbiorów, tak jak mówię. No i teraz taka sytuacja. Trzeba wziąć piłę. Widzicie, co tam się dzieje. Przewiesił mi się orzech. No niestety, trzeba będzie to wyciąć. Bo tu nic z tego nie wykombinuję. Tylko patrzę cały czas, jak tu do tego podejść. Nie, standardowo. Tu to przytniemy w tym miejscu. W tym miejscu go przytniemy. Kotorek poobcinać. Posprzątać, żeby był przejazd. I pozałatwiane.
No, od razu lepiej. Zobaczcie, przejazd otwarty. Tam mam następnego orzecha. Też myślę tą jedną część, która na prawo odchodzi, wyciąć, ale to pewnie zimą. I to niestety po kawałku trzeba wycinać, wleźć na niego i odcinać od góry. Bo jak całego wytnę, to mi poleci tutaj na rzędy. Tu kolejny orzech, też go muszę praktycznie połowę wyciąć. No ale to są już tematy na później, na zimę. Taki mały przerywnik w tym sadownictwie.